ich wystawowy. Bardzo się cieszymy, że w Orolsku z wysokiego C. W galerii bardzo, bardzo szczególnej. To, co Państwo zobaczą, może spowodować pewną konsternację, ale nie narusza to sfery sakrum. O samym projekcie powie kilka słów kurator Leszek Golec. Ja powiem tylko, że pan Jerzy Dobrzański to też twórca wielu talentów. Spędził w Orolsku znaczną część swojej dotychczasowej kariery, pracując nad takim monumentalnym fryzem przedstawiającym panteon polskich aktorów i aktorek, który wisi na Kinie Pracha w Warszawie. I stara się być również aktywny w wielu dziedzinach, projektuje wirtualne kompozycje przestrzenne, które chciałby umieszczać na rondach, a jednocześnie okazało się, że jest bardzo wnikliwym i dociekliwym obserwatorem. I ten projekt, który Państwu właśnie przedstawia, będzie dowodził bardzo szczególnej wrażliwości tego artysty. Oddaję głos Leszkowi Dobrzańskiemu. Witam Państwa. Uprzedzę, że artysta ideę porażki, słabszych momentów, oparł na przykładzie boksu zawodowego. O porażce w przypadku tej wystawy nie ma mowy. Skupiłem się więc na boksie. Znalazłem w nim dobro. Nie było łatwo. Po pierwsze, można go przerwać. Po drugie, mega gwiazda Muhammad Ali, będąc wegetarianinem, wygrał swoje najważniejsze walki. Ręcznika nie muszę rzucać. Walka artysty trwa. Zapraszam na ring, na pierwszą zawodową walkę Jerzego Dobrzańskiego. Brawo. Thank you.